Nadzwyczajną sesję Rady Powiatu, która odbyła się 30 lipca, ponownie poprowadził jej przewodniczący Krzysztof Owczarek do pracy w powiatowym samorządzie. Powrócił po ponad półrocznej przerwie. Teraz pan wiceprzewodniczący ma dobrze, bo sobie może pozwolić na minutę spóźnienia. Przypomnijmy, że Krzysztof Owczarek w tym czasie pożegnał się ze stanowiskiem prezesa przedsiębiorstwa komunalnego. Procedurę jego zwolnienia z pracy rozpoczął pod koniec minionego roku nowy szef komunalnej Tomasz Kulicki, a sprawa oparła się też o lokalny samorząd, bo na sesji Rady Powiatu stanęła 29 marca. Przypomnijmy fragment tamtego materiału. Radni powiatowi na wniosek szefostwa przedsiębiorstwa komunalnego mieli bowiem podjąć uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na rozwiązanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z pracownikiem Krzysztofem Owczarkiem, będącym radnym Rady Powiatu. W tej sprawie na sesji pojawił się przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Radosław Urbaniak i po raz pierwszy publicznie nowy prezes komunalnej Tomasz Kulicki. Ponieważ Krzysztof Owczarek jest samorządowcem, wyrażenie stanowiska Rady w kwestii jego zwolnienia z pracy było koniecznością. Ostatecznie radni przegłosowali wspomnianą uchwałę, nie wyrażając zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Krzysztofem Owczarkiem. Ciąg dalszy miał miejsce w sądzie. Rezultat był taki, że Krzysztof Owczarek odszedł w końcu z przedsiębiorstwa komunalnego. Przejdźmy już teraz do spraw sesyjnych. Najważniejszym tematem posiedzenia były zmiany w budżecie, które związane były m.in. z wieluńskim szpitalem. Chodzi bowiem o doposażenie szpitalnego OIOM-u. Kilka słów podziękowania trzeba też wyrazić osobom, dzięki którym tak naprawdę możemy się tutaj spotkać i wprowadzać do budżetu kolejne kwoty. Mam tutaj na myśli dyrektorów i kierowników naszych placówek, dyrektorów szkół. Tutaj mam na myśli zespół szkół specjalnych, gdzie będzie tablica aktywna zakupiona pana dyrektora Zgromadzic, gdzie wprowadzamy środki na remont stołówki. Też pani dyrektor zespołu szkół numer 1, która napisała dobry wniosek do personelu na windę dla osób niepełnosprawnych. Ta winda tam jest też bardzo potrzebna. Również pani dyrektor z DPS-u Skrzyn, która napisała dobry wniosek na samochód dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że też tutaj w tym miejscu publicznie należy podziękować panu posłowi Pawłowi Rychlikowi, ponieważ mamy okazję wprowadzać dzisiaj do budżetu nasze zabezpieczenie do wniosku, który został złożony, przygotowany przez pana dyrektora szpitala na doposażenie OIOM-u. Myślę, że tutaj bez pomocy pana posła ten wniosek nie mógł cieszyć się powodzenia. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie, publicznie dziękuję panu posłowi. Naprawdę nieoceniony tutaj wkład byłem razem z panem posłem na spotkaniu w kancelarii pana premiera. I tutaj myślę, że wkrótce będziemy mogli się cieszyć z doposażenia sprzętu na OIOM. Wypada sobie tylko życzyć, żeby po jesiennych wyborach, żebyśmy dalej mieli takiego reprezentanta w Sejmie, który będzie nas wspierał tutaj w tej ochronie zdrowia, szczególnie widzę, że to najbardziej leży na sercu pan poseł, bo na pewno żaden poseł z Łowicza, Podrębic czy innego miasta nie będzie wspierał nas w ciąganiu środków. Dziękuję. Kiedy ten OIOM będzie doposażony, kiedy będzie finalizacja tego wniosku? Środki z rezerwy budżetowej trzeba wydatkować do końca roku. Uzupełnieniem naszego wniosku jest ten zapis w uchwale, który mam nadzieję za chwilę podejmiemy. Wkrótce powinniśmy już otrzymać decyzję. Na kolejnej sesji myślę, że wprowadzimy już tą dotację z rezerwy. Będzie wszczęte postępowanie. Tutaj myślę, że nie ma żadnego zagrożenia, ponieważ jest to wniosek na zakup aparatury. Myślę, że powinno się tutaj nic wydarzyć, żebyśmy do tego roku nie zdążyli tego wykonać. Ostatecznie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Zmian dokonano także w wieloletniej prognozie finansowej powiatu wieluńskiego na lata 2019-2028. Mało mi jeszcze jedno podziękowanie dla powiatowego zarządu dróg za wniosek z Funduszu Ochrony Gruntów na drogę z Montele do Chotowa, bo również tutaj otrzymaliśmy rekordowe na ten fundusz wsparcie od zarządu województwa. Kolejna nadzwyczajna sesja Rady Powiatu odbędzie się najprawdopodobniej 19 sierpnia. Będzie na niej m.in. mowa o organizacji nowego roku szkolnego w powiecie. O tym obszernie mówiliśmy tydzień temu w wydarzeniach TVK. Materiał w sprawie cały czas jest do zobaczenia na stronie internetowej naszej stacji.